Słuchaj, ale właśnie pisowcy chyba coraz bardziej zdają sobie sprawę z tego, że prezes jeździ po Polsce i tak radośnie chlapie sobie różne rzeczy, bo na sztabowcach PiSu duże wrażenie zrobił wpis Anny Lewandowskiej, trenerki, sportsmenki, żony Roberta Lewandowskiego, która nie wytrzymała i w dosyć ostrych słowach właśnie opisała swoje wrażenia po wypowiedzi prezesa. Ważny moment, dlatego że Lewandowscy, którzy generalnie chcą być dobrem narodowym, bardzo skrupulatnie unikają rozmaitych deklaracji. Poza deklaracją Roberta Lewandowskiego, kiedyś wprost zapytanego, czy założyłby jako kapitan tęczową opaskę, tak jak Manuel Neuer, kapitan Bayernu, on powiedział, że tak, zresztą TVP to wycięła z konferencji, ale Lewandowscy generalnie uważają, zaangażowanie na przykład Lewandowskiej w protesty po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego było rachityczne i była często za to krytykowana. Ale wiesz, więcej, dlatego że Lewandowska się przyznała do tego, że ona starała się długo o dziecko, poroniła i zwraca uwagę na to, że właśnie kobiety nie zachodzą w ciąży nie dlatego, że dają w szyję, tylko dlatego, że mają problemy z płodnością. Natomiast ona ma ogromne zasięgi w internecie. Ją obserwuje na Instagramie czy jej media społecznościowe bardzo dużo kobiet i dużo takich osób, które na co dzień nie są zainteresowane polityką. I ona ma siłę docierania do takiego elektoratu, który być może nie chodzi na wybory, albo nie śledzi na co dzień tych kwiatków i wykwitów intelektu prezesa Kaczyńskiego, ale już te jego wypowiedzi obrażające kobiety i poniżające kobiety mogą do nich dotrzeć właśnie za pośrednictwem Anny Lewandowskiej, czy innych instagramerek, które się odniosły do tych słów Kaczyńskiego, które też na co dzień nie wypowiadają się na tematy polityczne. Więc to jest duże ryzyko dla Prawa i Sprawiedliwości i coraz więcej osób uważa, że te wypowiedzi prezesa i te jego podróże po kraju, że one są źle przygotowane, dlatego że Kaczyński wypada dobrze, kiedy wygłasza jakieś tam przemówienie na spotkaniu dotyczące bezpieczeństwa państwa, relacji międzynarodowych, ale nie kiedy jest puszczony na żywioł i kiedy może sobie tak po prostu radośnie pleplać, co mu ślina na język przyniesie. Bo coraz częściej to właśnie te jego gawędy tak wyglądają, że to jest... Kaczyński sobie tak siada w takim ciepełku z samymi zwolennikami, którzy co chwilę rechoczą z żartów prezesa i on się tak po prostu nakręca, opowiada coraz bardziej barwne historie i dochodzi właśnie do takich kuriozów, że mówi, że młode kobiety dają w szyję zamiast rodzić dzieci. Spokojnie, to nie koniec. Całości możesz posłuchać w aplikacji Onet Audio. Do usłyszenia.